W poprzednim odcinku opowiadałem Wam o tym, jak wyglądają podatki od dochodów w Szwecji. Na kanale Szwedzki Start znajdziecie też odcinek o tym, jak wyglądają zarobki brutto w Szwecji, a nawet jakie zawody są popularne i mniej popularne w Szwecji. Natomiast dzisiaj zrobimy mały research, sprawdzimy, ile tak naprawdę zarabia sprzątaczka i lekarz w Szwecji i w Polsce brutto i netto. Ile pracodawca musi zapłacić podatków za takich pracowników i ile ci pracownicy muszą płacić podatków dla państwa albo na opiekę zdrowotną albo na cokolwiek. Ile tego będzie? Zobaczymy. Tak jak już Wam wspomniałem, nie jest to pierwszy odcinek serii Dochody w Szwecji, więc jeżeli jesteście zainteresowani tą tematyką, chcielibyście wiedzieć więcej o Szwecji, ale też o języku szwedzkim i kulturze w Szwecji, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału na YouTubie i kliknąć na dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. Mało tego, Szwedzki Start to też fanpage na Facebooku, na którym znajdziecie newsy w Szwecji, które są zarówno interesujące dla samych Szwedów, jak i dla Polonii. Jeśli uczycie się języka szwedzkiego albo po prostu interesuje Was Skandynawia, to zachęcam Was też do sprawdzenia profilu na Instagramie, gdzie pojawiają się regularnie słówka szwedzkie i zdjęcia ze Sztokholmu. A wracając już do naszego głównego tematu, dziś na tapet biorę zawód sprzątaczki i lekarza i porównamy, ile płacą podatków osoby w tych zawodach. Tutaj mały disclaimer i muszę wyjaśnić, że te wszystkie kwoty obliczałem dla osób, które są w Kościele Szwecji, ponieważ za to płacicie dodatkowe opłaty. Jeśli jesteście ciekawi, to obejrzyjcie poprzedni odcinek, jeśli jeszcze nie oglądaliście. I dla osób, które mieszkają w Sztokholmie. Mało tego, żeby porównać te pensje, wziąłem stawki, zarobki w tych dwóch zawodach w formie mediany ze strony wynagrodzenia.pl. Żeby sprawdzić, jak rozkładają się podatki dla tych zawodów, wykorzystałem kalkulator na stronie kalkulator.pracuj.pl. Natomiast jeśli chodzi o zarobki i podatki w Szwecji, tutaj wykorzystałem stronę statskult.se. Mam tutaj swoją małą ściągę i policzyłem wszystkie te najważniejsze rzeczy, które można porównać między zarobkami w Polsce i zarobkami w Szwecji. I tak oto przeciętnie lekarz w Szwecji zarabia około 77 tysięcy koron, natomiast lekarz w Polsce to ponad 8 tysięcy złotych. Z tego taki lekarz brutto dostaje prawie 50 tysięcy koron do ręki w Szwecji, natomiast lekarz zarabiający medianę zarobków w Polsce dostaje do ręki prawie 6 tysięcy złotych. I proporcjonalnie, procentowo, taki lekarz w Szwecji zachowuje 63% swojej kwoty brutto, lekarz w Polsce 71%. Czyli różnica jest całkiem spora, bo prawie 10%. Czyli jak to wygląda, jeśli chodzi o podatki? Lekarz w Szwecji musi zapłacić 37% od swoich dochodów podatków, natomiast lekarz w Polsce to zaledwie 29%. No i pojawia się pytanie, ile pracodawca musi zapłacić tego arbetsgivaravgift, czyli podatku, który płaci pracodawca od pracownika, ponad tą kwotę brutto. Od lekarza w Szwecji to będzie ponad 24 tysiące koron, natomiast za lekarza w Polsce pracodawca musi zapłacić 1700 zł ponad. A to sprawia, że żeby zatrudnić takiego przeciętnego lekarza w Szwecji, trzeba zapłacić ponad 100 tysięcy koron miesięcznie, a żeby zatrudnić takiego przeciętnego lekarza w Polsce, trzeba zapłacić dokładnie 9999 zł. I teraz, jeżeli policzymy łącznie podatek, który musi zapłacić pracodawca i podatek, który płaci pracownik, no to rzeczywiście wychodzi, że za takiego lekarza trzeba zapłacić 52% podatku od tej całej kwoty, którą mu się płaci jako pensję i jako opłatę, jako opłatę, którą płaci pracodawca. Natomiast w Polsce taki lekarz, który zarabia medianę, to sumaryczna kwota jego podatku, sumaryczny procent to jest 40%. To 40% to jest cała totalna kwota, na którą składa się pensja brutto i opłaty, które robi pracodawca za takiego pracownika. No a jak to wygląda w przypadku przeciętnej sprzątaczki? Tutaj przeciętna pensja w Szwecji to jest 23 tysiące koron, ponad 23 tysiące koron, natomiast w Polsce to jest ponad 2200 zł. I w Szwecji taka sprzątaczka w kieszeni będzie miała ponad 18 tysięcy koron, natomiast w Polsce sprzątaczka będzie miała ponad 1600 zł. Jak wygląda to procentowo? Ano procentowo sprzątaczka w Szwecji zachowuje 79% swojej pensji brutto, podczas gdy sprzątaczka w Polsce tylko 74% brutto. 74% zachowuje kwoty tej brutto, którą zarabia. No i tutaj mamy odwrotną sytuację. Tak jak lekarz w Szwecji mógł zachować mniej pieniędzy po ciągnięciu podatków niż ten w Polsce, tak jeśli chodzi o zawód sprzątaczki albo sprzątacza, sytuacja ma się totalnie odwrotnie. Czyli to jest też coś, o czym wspominałem w poprzednim odcinku o podatkach, że ten system podatkowy w Szwecji jest znacznie lżejszy dla osób, które zarabiają mało, jest całkiem zwyczajny dla osób, które zarabiają średnio, no i trochę cięższy dla osób, które zarabiają więcej. Natomiast wracając do tej naszej średniej sprzątaczki, ona w Szwecji zapłaci podatku 21%, a ta w Polsce 26%. I tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że nie jest to 10% różnicy, tak jak w przypadku lekarza, tylko dosłownie 5% różnicy, ale 5% od tych dosyć niskich dochodów to jest już całkiem spora kwota, która wpływa na to, jak taka osoba, która wykonuje ten zawód, może się utrzymać w ciągu miesiąca albo utrzymać swoją rodzinę. Natomiast ile płaci pracodawca? W Szwecji pracodawca za taką sprzątaczkę zapłaci proporcjonalnie całkiem sporo, bo wychodzi ponad 7000 koron. Natomiast w Polsce 460 coś złotych, czyli Więc sumarycznie, żeby zapłacić średnią pensję w Szwecji sprzątaczce, pracodawca musi zapłacić ponad 30 000 koron, a przypomnę, że sprzątaczka w Szwecji brutto zarabia średnio 23 ponad. Natomiast w Polsce ponad 2700 zł. I jak wygląda taki całościowy podatek, czyli zarówno ten podatek, który płaci osoba zatrudniona na tym stanowisku, jak i pracodawca za to, że może tą osobę zatrudnić. Procentowo w Szwecji od dochodów takiej sprzątaczki odciąga się sumarycznie 29%, natomiast w Polsce 28%. Czyli można powiedzieć, że de facto procentowo te podatki, które są pobierane od zarobków sprzątaczki, są takie same. Natomiast spora różnica, która się tutaj pojawia, to ile sam pracodawca płaci podatków za pracownika. W Szwecji jest to dosyć trochę wyższa kwota, ponieważ, tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, jest to 31%. Natomiast w Polsce oscyluje to w około granicach 20%. Tutaj pracodawca ma znacznie lżej w Polsce niż w Szwecji. Jeśli interesują Was takie tematy, jeśli byście chcieli wiedzieć więcej o Szwecji, o kulturze Szwecji czy o języku szwedzkim, nie zapomnijcie zasubskrybować i bardzo cieszę się, że zostaliście ze mną na tak długi czas. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Hej do!